z Endure Team, Dronefaktor.pl, Rumia! Na miejscu drugim. Raport przedstartowy Triathlon Energy Lidzbark Welski. Samopoczucie spoko, wszystko spoko, czuję się trochę ciężki po trzech dniach jedzenia pizzy, ale jestem przyzwyczajony z jednej strony do bycia ciężkim i do takiego samopoczucia, a z drugiej strony dzisiaj akurat nie jest aż tak źle, więc w sumie to jest całkiem optymalnie. Z rana poszedłem załatwić rower, wszystko jest porobione, motywacja jest, mobilizacja. Teraz tylko dobrze pojechać zawody. Znaczy, no, nie teraz, bo teraz jeszcze praca, tak jak wczoraj do wieczora, ale za 3 godziny, 2,5 start, jest mobilizacja do usłyszenia po zawodach. Co to będzie? No nie, to nie były wcale takie normalne zawody. Ponieważ według tabeli wyników, przynajmniej początkowej tabeli wyników, wyszło tak, że jestem znowu 9 Open, tak jak ostatnio w Starogardzie. Natomiast 4 w kategorii, a nie 6. I tak się zdarzyło, że pierwszy z naszej kategorii był również w Open na pozycji 3, co znaczyło, że teoretycznie powinienem być na pudle na numerku 3. Endure Team! Dronefaktor.pl, Rumia! Na miejscu drugim wśród pań Magdalena Bura. No i teoria teorią, praktyka praktyką. Generalnie nastawiłem się na to trzecie miejsce. Ale to był draft wyników, się okazuje, i ktoś tam wskoczył na pierwsze czy drugie miejsce, kto zgubił chip czy coś, nie wiem, już nie pamiętam tłumaczeń organizatora. No i ten koleś, który był na trzeciej pozycji, spadł na czwartą, więc był pierwszy w kategorii, a nie trzeci Open, przez co ja byłem czwarty do pudła, znowu. No i wszystko byłoby spoko, no zdarza się, tak, nie zasłużyłem sobie na to podium. Tylko że zostałem na nie wywołany, a później powiedziano, jak już staliśmy na tym podium, że oj, przepraszamy, ale coś chyba się pomyliliśmy. No i taki wyszedł trochę kwas, smród, czy jak to nazwać. No po prostu wyszło głupio, że stałem w miejscu, w którym nie powinienem stać. W sumie nie ze swojej winy, ale no tak trochę wstyd. No nic, ale warto spojrzeć na cyferki. Tutaj mamy poprzednie zawody, czyli Starogard Gdański. Z wydłużonym rowerem oczywiście, pływanie 9.28, natomiast w przypadku teraz Lidzbarka wyszło 9.55, wiadomo, różne dystanse mogą być, aczkolwiek teoretycznie powinno być to samo, tempo wyszło mocniejsze, ale w Lidzbarku okazało się, że popłynąłem 600 metrów zamiast 475, no ale to wiadomo, jak jest z GPS-em na pływaniu. Warto zajrzeć, rozpocząć więc od roweru. A na rowerze, jeśli weźmiemy, porównamy sobie Starogard, gdzie jest, w sumie prędkości nie są istotne, liczy się czysta moc. W Starogardzie NP wyszło 280, a w Lidzbarku wyszło 291, więc mocniej. Średnia też, tam kilkanaście oczek wyższa. Prędkość, mimo że tutaj było z górki, w jedną stronę się jechało w Starogardzie, prędkość wyszła 38,4, no tak, tylko że było z górki. Tutaj wyszła 36,8 na szosie. Bardzo jestem zadowolony, myślałem na tym, że podczas jazdy, że nie za bardzo cisnę na te pedały, a wyszło mocniej niż w Starogardzie, więc super. Tutaj znowu spójrzmy na Starogard, bieg. Bieg wyszedł po 4,04, średnie tętno 163, tempo 4,04, a w Lidzbarku było też parę góreczek i bieg wyszedł po 4, gdzie to jest? Aha, muszę przełączyć na bieg. I bieg wyszedł po 4,04, tak samo. Tylko, że a tętno 162, aczkolwiek nie mam pomiaru tętna na zawodach ostatnio, tylko więc to jest pomiar z nadgarstka, który może
być nie za bardzo dobry. Więc ogólnie porównując sobie start w Starogardzie Gdańskim do startu w Lidzbarku, to podobne, ale w Lidzbarku jednak troszeczkę mocniej na rowerze, więc wszystko idzie w dobrą stronę. Forma rośnie. Patrząc dalej sobie na wyniki, to pływanie, ile w ogóle było osób? Było 100, na mecie przynajmniej 104 osoby. Open 10 wreszcie jestem. Pływanie 33, hehe. Ze stratą 3 minuty do czuba. Później rower miałem 9, a bieg 10 w całej stawce, więc ciekawie, bo w Starogardzie miałem rower chyba 7, a bieg 12, więc tutaj jakby równiej, powiedzmy, przynajmniej co do stawki. Jeśli chodzi o rower, to do może pierwszego nie liczę Pawła Najmowicza, bo to trochę nie halo te wyniki. Natomiast do drugiego roweru miałem minutę 12 sekund. Minutę 13 straty, więc to jest generalnie czad. To myślę, że gdzieś tam sprzętowo można by było nadrobić, więc tutaj jestem mega content. Natomiast jeśli chodzi o bieg, to do drugiego już miałem 3 minuty, więc a do pierwszego 4 prawie, więc tutaj jakby to już ciężko nadrobić na 5 km 3 minuty. Więc generalnie z biegiem to długa droga. Rowerem można coś tam nadrobić, natomiast nawet jeśli rowerem nadrobi się minutę, czy nawet dwie, to jednak te dwie minuty, tych dwóch minut się nie nadrobi. Ale jest jeszcze jedna śmieszna sprawa związana z tymi zawodami. Otóż, gdy tylko wszedłem na rower, to się okazało, że przede mną déjà vu, jedzie sobie pan Sieciński, chłopak, z którym się ścigałem w Starogardzie, któremu finalnie udało mi się uciec na rowerze i na biegu gdzieś tam nie dogonił mnie. No i tym razem znowu śmiać mi się chciało, bo tylko okazuje się, że pływa na podobnym, nie najlepszym poziomie jak ja. Natomiast zarówno rower, jak i bieg gdzieś tam możemy rywalizować. Znaczy mogliśmy rywalizować w Starogardzie, teraz jakoś chyba to z mojej strony nie wyszło. Na rowerze, o ile na rowerze jeszcze trzymałem się, gdzieś tam czasami wyprzedziłem, ale znowu ta sama sytuacja. Kolega nie chciał jechać z tyłu, zawsze wychodził na przód, więc trzymałem się z tyłu. Czasami tak ze 100 metrów z tyłu po prostu mi uciekali i musiałem się bardziej przyłożyć, naprawdę postarać, żeby gdzieś tam dojść na bezpieczną odległość. Na belce byliśmy już razem, więc mogliśmy sobie razem bieg rozpocząć. No i niestety na biegu lekko już umierałem, mimo że tempo było jak dla mnie dobre, ale no na biegu mi uciekł, tyle że nie zachował kolega wystarczającej uwagi i były trzy nawrotki. Była nawrotka na 1/8, kawałek dalej na 1/4 i kawałek dalej na połówkę Ironmana. No ja zawróciłem na 1/8, a kolega zawrócił na 1/4, przez co spadł dwie pozycje i znowu był za mną. No nie uznaję tego za wygrane specjalną, chociaż oczywiście jakby liczy się wszystko, liczy się czas na mecie, liczy się uwaga w każdym momencie, jak ktoś prześpi nawrót, to no to trudno, tak? Ale jednak w bezpośrednim starciu myślę, że tutaj jednak dostałbym z 30 sekund w plecy, jak nie więcej. No, także taka śmieszna sytuacja. Myślę, że się widzimy gdzieś tam na następnych zawodach. Znaczy następne są w Bełchatowie, to nie. A gdzieś tam chyba w Chełmży jest kolejny start z Triathlon Energy. Mam nadzieję, że tam po pierwsze ja będę w lepszej formie, a po drugie, że organizatorzy będą w lepszej formie i nie będzie takich kwasów na scenie, bo to, że mnie tam gdzieś zrzucili z podium, to był tylko początek lawiny, bo takich pomyłek później było dużo, dużo więcej, co no tak później tę ceremonię całą oglądało się tak jakby słabo, tak to może tylko nazwę. No, więc tak. Może wreszcie się gdzieś ogarnie to pudełko, to podium w tym roku. A jeśli nie, to może kiedyś tam. A jeśli nigdy, to trudno. Bawimy się dalej, bo o to chodzi.
i trenujemy i tyle. I do zobaczyska w kolejnym, nie w Logasku, bo kolejne wideo na kanale to będzie prawdopodobnie podcast. Chociaż podcasty ostatnio mi się bardzo opóźniają, więc nie wiem, czy zdążę z terminem dwutygodniowym. Trzymajcie kciuki, oby się udało i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, trzymajcie się.